Proszę Państwa, halo, to jest podcast. Dzisiaj przychodzimy do Was z wyczekiwaną czwartą częścią naszej matrixowej, chciałoby się powiedzieć trylogii, ale... przygody. Dokładnie, matrixowej przygody. Czyli z Matrixem Zmartwychwstaniami, który został wyreżyserowany przez Lanę Wachowski. I właśnie zawsze najgorsza ta odmiana i wymawianie nazwiska. Wachowski. Ale w ogóle, czy w sensie w Polsce tak nie przyjęło się, że w ogóle mówi się Wachowski? Bo to jest chyba pytanie. Tak. No więc tak, jest to film z 2020 roku. To chyba wszyscy wiedzą. Wiem. Pierwszego nawet. A, no tak, że jest 22. Okej. No dobra, w ogóle nieważne. Czasoprzestrzeń się zagiera. Już się super zaczyna dla nas. Już nowy film. Nowy jeszcze film. Jeszcze chyba w kinach. Same rzetelne informacje. Więc my jak zawsze po prostu jesteśmy na czasie. Dokładnie. Kontynuacja ikonicznej serii, którą już omówiłyśmy wzdłuż i wszerz. Mhm. Podczas trzech odcinków. No i od czego chcemy zacząć? Po pierwsze, dla wszystkich chyba pozytywne zaskoczenie. Ja chcę powiedzieć, że pozytywnym zaskoczeniem jest, że nagrywamy w jednym pokoju. To prawda. I właśnie zaczynamy nowy rok od tutaj nowej jakości. To fakt. W ogóle może, co sądzicie o tym, że możemy porozmawiać na początku, na przykład jak niektóre postaci zostały zamienione? Mhm. I w ogóle o wprowadzeniu nowych postaci? Ja w ogóle tylko chciałam powiedzieć, że na początku, jak o to zaskoczeniu powiedziałaś, Paulinka, to myślałam, że powiesz, że dla ciebie zaskoczenie było, że ci tak dobrze spało. Dobrze mi się spało, wygodna fotele. Zaraz się dowiecie, co tutaj o sekrecie Pauliny. No to mamy Neo, który nie jest Neo jeszcze. Już. No i mamy Trinity, która też jeszcze albo już nie jest Trinity. A ona w tym, jakby w tej wersji Matrixa nazywa się Tiffany. Tiffany. No. I wprowadzone są nowe postaci. Wprowadzone zostaje na przykład Bugs, grany przez Jessica Henwick, która dostaje się do tego modułu, w którym znajduje się właśnie... Nie wiem. A czy to był moduł, czy to był ja modal? Ja nie wiem, już to jest modal. Dobra, nie, tu już się zaczęło. Tu już nie, spokojnie. Damy radę, razem damy radę. Nie przyjechał ze mną ekspert, który by nam wyjaśnił. No nie, ja już mam meltdown, jakby... Zacznijmy od tego, że w ogóle ta część jest mega meta. Mega meta. No, jest meta o byciu meta. Oj tak, no. Tak, i to jest, jakby zastanawiałam się nad tym, no bo jednak już ten film trochę jest w kinach i no zbiera takie średnie raczej opinie. No i wydaje mi się, że też dużo jest jakby za te słabe opinie odpowiedzialne jest właśnie to bycie meta i to automatrixowe. Ja się właśnie zastanawiam w ramach Matrixa. Czy to jest autoteliczność, autotematyczność? Tak. Mhm, tak, też bym tak powiedziała. No i... A czy w ogóle, bo na przykład wiem, że Joshowi, mojemu współlokatorowi, konkubentowi, jakby jemu się nie podobało, że to było meta i mówił, że to jest takie... W sensie, że jak oni sobie robili jaja, że to jest takie niepoważne i tak dalej, a według mnie to jest właśnie fajne. No ja, bo tak, w ogóle też chcę zrobić taki disclaimer, że no ja nigdy też jakby nie byłam związana, ale to już pewnie wiecie po tylu odcinkach z Matrixem i zawsze uważam, jakby postrzegałam Matrixa jako, wiecie, takie kulturowe jakieś tam wydarzenie bardziej i fenomen, więc jakby ja zupełnie nie jestem związana z tymi filmami, ale dla mnie na przykład jakby w zasadzie jaki byłby inny sposób na zrobienie tej czwartej części, nie? Dla mnie to było bardzo satysfakcjonujące. Tak. A mam pytanie, czy twój konkubent lubi drugą i trzecią część Matrixa?
Chyba nie aż tak bardzo jak pierwsza, ale lubię. A to dużo wyjaśnia moim zdaniem. Tak, to prawda, no. No, bo tutaj totalnie jakby jest odejście od tego. Tak, i w ogóle no tam w którymś momencie jakby jest to powiedziane tak całkiem wprost, że ten film powstał dlatego, że Warner Bros. Chciał kolejną część Matrixa. Tak, to jest w ogóle niezłe. I że jakby oni muszą to zrobić, no bo znaczy w sensie, że oni Lana tam to zrobią bez nich, więc już lepiej już z nimi, nie? Tak, i to jest, no nie wiem, to jest bardzo dla mnie ciekawe, że to jest podciągnięte aż pod taki jakby ekstremum tej takiej, wiecie, autoteliczności, autotematyczności i tak dalej. Ale z drugiej strony ja chyba to całkiem lubię i i w sumie dlaczego by trochę sobie nie zrobić, powiedzmy, jaj i jakoś tam... I trochę jakby właśnie ten film się rozszerza w tym kontekście jakby na w ogóle medium filmowe, czy też właśnie growe. I w kontekście tego właśnie, jak teraz wygląda ten cały krajobraz, właśnie sequeli, prequeli, jakichś różnych, wiecie, rebootów i tak dalej. I myślę, że będziemy się też sporo powoływać w sumie na podcast Over Invested na temat tego filmu. Jakby zachęcamy bardzo do jego przesłuchania, bo tam się pojawia dużo ciekawych wątków. I właśnie to, co mi się podobało, to właśnie to, że kiedy one wspomniały o tym, że właśnie vilanem tego filmu i tym nowym agentem Smithem jest w sumie taki kapitalista. Czyli właśnie ta postać grana przez Jonathana Groffa. Że to też jest o wiele bardziej jakby takie jawnie antykapitalistyczne, no bo wiadomo, że Matrix zawsze był antykapitalistyczny, ale mam wrażenie, że to było gdzieś bardziej takie, że no, wszyscy jesteśmy jakby tym cogiem na machine i tak dalej, a tutaj to jest właśnie takie bardzo jawnie po prostu. Tak, szczególnie, że no mamy też tą taką megakorpo, tak? Megakorpo grową. No ten film nie jest jak to, w sensie, subtelny. Subtelny. W ogóle nie jest subtelny. Ale ja mam wrażenie, że właśnie udawanie subtelności byłoby jeszcze mniej subtelne. Dokładnie, szczególnie, że mówimy już po prostu o czymś, co jest przemielone jakby przez popkulturę na 500 razy, nie? I każdy zna Matrixa jakby nawet przez osmozę, tak? Tak samo te odczytania właśnie, które się tam pojawiają w tym montażu. No ja byłam zaskoczona, że właśnie tam się pojawiło to wspomnienie tego odczytania pod kątem tranzycji i właśnie jakby doświadczenia transpłciowego. I że to jakby padło tak bezpośrednio w tym filmie, że są takie odczytania. I jakby to jest mega ciekawe, kiedy właśnie twórca jakby jest świadomy tego, nie? I tutaj, tak, i właśnie tutaj w ogóle Lana Wachowski jakby tak jawnie jakby z tym gra, z tym odczytaniem. Czy na przykład, no właśnie z tym takim konserwatywnym redpillizmem i to, że ten właśnie, z czego się śmiałyśmy w czasie seansu, Gosia, że ten chłop Trinity Tiffany nazywa się Chad. Chad, tak. A którego gra Chad? Stachelski. Tak. No. I to jest w ogóle połączenie. Czyli też wielokrotnie, tutaj też taki, powiedziałabym, patron podcastu. Bo on się też pojawia tutaj. Czyli to jest stand-up, jak to się, Jezu. I don't speak polsku. Kaskady? Nie wiem. Tak. No, właśnie dubler. Keanu Reevesa z oryginalnych Matrixów i reżyser właśnie Johna Wicka. Który gra Keanu Reevesa. To jest w ogóle też znowu kolejny poziom. Ale powiem meta. Wam, że naprawdę ja to doceniam. W sensie, ja tak. Ja mam takie, że naprawdę jakby już żyjemy, ja wiem, że to teraz tak zabrzmi strasznie fąfą i pompatycznie. No tak, ale że żyjemy już w takiej totalnej kulturze remiksu i tego, że wszystko się przetwarza i tak dalej. I właśnie, no dlaczego tego nie wykorzystać w Matrixie, gdzie w zasadzie to jest może idealna jakby ale bo to też jest, ja doceniam, że to jest jednak odejście od formy, bo mogło się trzymać jakby tego właśnie takiej, no bo jednak Matrix był pompatyczny i Jezusek. Tak. No zresztą mogło... tak jak gadałyśmy o Morfeuszu, nie? I o tym, czy on jest no i te wszystkie nazwy, że, ale właśnie, że to o Morfeusz, a tu Nabuchodonozor się nazywa statek. I jakby odejście w zupełnie inną stronę, według mnie jest super. Ale i to właśnie w ogóle, to jak wspomniałaś o Morfeuszu, to jest właśnie dobry przykład tego, jak Morfeusz się różni. Tak, jakby ja uważam, w tych... że
świetnie to zrobili. Tak, bo nasz drugi Morfeusz tutaj w tym filmie, czyli program, który staje się, jak to się mówi, sentient, no wiecie, o co chodzi. Tu gestykuluję właśnie, pokazując to. A właśnie, jak to w ogóle... Staje się samoświadomy. O, tak. Okay. No i przyjmuje na siebie jakby tą rolę Morfeusza. I jakby ten aktor, który gra, jest tak doskonały. To jest tak dobra rola. W ogóle te stroje... Obejrzyjcie Candymana. O Jezu, ja muszę obejrzeć Candymana. Ale tak w ogóle stroje Morfeusza. Tak. Oj, i ten aktor. Piękny, no. Tak, i że on jest taki sassy właśnie. Mm-hmm. I że to nie jest taka, nie, wydumana postać, tylko i zabawna, ale taka też nie na serio. I że jest tak... To jest wszystko tak ale zabawne. Właśnie taka zabawna, to coś ciężko osiągnąć, ale zabawna w taki odpowiedni sposób. Mhm. Tak, bo na przykład też mi się to kojarzy, w sensie, bo jest jakiś taki trend w kulturze sassy AI, które są właśnie takie, a to zbyt. Jarvis, a to na przykład my grali, ja grałam z moim, znaczy nie grałam, ale patrzyłam, jak mój konkubent gra w trzecią część Watch Dogs i tam jest taki właśnie sassy komputer i ja myślałam, że je... Autocenzura tu nastąpiła. Myślałam, że walnę telewizorem o ścianę, bo po prostu no, to już jest jakby tak przejedzone i tak dalej. Ale nawet właśnie w tym w Hanie Solo, ta bohaterka grana przez Phoebe Waller-Bridge trochę też taka jest, ten robot. I jakby wiem, że ta postać jakby ma swoich zwolenników, ale ma też przeciwników. Tak, no i mam wrażenie, że Morfeusz właśnie to nie było aż takie too much. No, także tutaj jeszcze raz jakby właśnie chwalimy tego aktora, że potrafi właśnie to tak w dobry sposób zrobić. Tak, i swoją drogą właśnie w Overinvested padło, że one mu życzą jakby dobrej kariery, która już się jakby zaczęła, nie? Ja myślę, że Jordan, nie Jordan. Peele? Tak, Jordan Peele. Już chciałam być Peterson. Jordan Peele mu może zapewnić dobrą karierę, no bo właśnie przecież Candyman to jest swojego produkcja. Tak. Więc, a on w ogóle jakiś nowy film kręci. A, no. Nie pamiętam, ale się podekscytowałam. Ale no nieważne, tak. Popieramy aktora. Tak, jak najbardziej. Możemy przejść do innych postaci, które tam występują. A, bo w sumie zaczęłyśmy od nowego też agenta Smitha. Tak. Kocham Jonathana Groffa. Ale w ogóle Neil Patrick Harris mi się totalnie nie podobał. Ale to zaraz. Ale tak, kocham Jonathana Groffa, bardzo się cieszę, że tutaj jest. Bardzo się cieszę, że w ogóle kino mainstreamowego odkryło jakby... Kongrat, jakby zrobiłam już dawno temu. No ja niestety jakby jakoś zawsze będzie dla mnie kojarzył mi się z Glee. Nie, a mi z Hamiltonem. Ale tak fondly będzie mi się kojarzył, że był dobrą częścią Glee. Oraz jeszcze z Mindhunterem. No właśnie, chciałam zapytać, czy oglądałaś. Tak. Ale jakoś tak, ja nie byłam wielką fanką tego serialu. Mm-hmm. Może się dobrze oglądała, ale też Jonathan Groff, który gra straight mana, to nie jest mój vibe. Ale właśnie on też w Overinvested mówił o tym, że w sumie to nie jest takie, że ci bohaterowie właśnie pod kątem jakby w ogóle na przykład seksualności i tak dalej nie są oczywiści. Mm-hmm. Tak. Tak samo właśnie, że oni właśnie nie grają tak super straight, że to tak straight, nie? No jest tak, jak ten Neil Patrick Harris, czy właśnie Jonathan Groff. Ale właśnie jest trochę takie odejście, w ogóle mam wrażenie, od płciowości. I to jest bo fajne. Tak samo jest w przypadku Bugs, nie? Mhm. Tak, bo trochę można by było ją, nie wiem, identyfikować jako, nie wiem, jakąś na przykład niebinarną postać czy coś, ale to nie jest nigdzie, nie? Jakby... No ja totalnie odbrałam od niej lesbian vibes. Ale nie, no w ogóle w sensie to jest fajne, że jakby, że po prostu, w sensie nie wiem, jest coś takiego w tym, jak oni, jak te postaci w tym filmie grają i są prowadzone, że jakby masz poczucie, że na przykład nawet jak Trinity jest tą matką i żoną i tak dalej, to że to jest totalna jakaś rola po prostu w tej symulacji, a nie jej esencja. I jakby żadna z tych postaci jej esencją nie jest bycie facetem albo... Tak, no myślę, że to jest jakby duża w ogóle świadomość, nie? I mi się to też bardzo kojarzy z... Właśnie z Sense8 pod tym względem, że
No nie dość, że tutaj było też sporo aktorów z Sense8. Tutaj cały reunion. Tak, i ja po prostu się bardzo cieszyłam. My nie wiedziałyśmy, ja że jesteśmy zaproszone na reunion. Tak, ja po prostu czułam się, jakbym swoich znajomych spotkała. Ale dla mnie to w ogóle ten, właśnie ten ostatni Matrix ma bardzo dużo wspólnych takich punktów z Sense8. Nie wiem, czy też tak uważasz. Ale czasem i jakichś takich, czy wizualnych, co jest w ogóle może w ogóle charakterystyczne dla Wachowskich, Wachowskich. Ale też taka, no też właśnie takie budowanie postaci takich zbiorowych i w ogóle z takiej wspólnoty. Dokładnie, zbiorowych, no. To jest, ja uważam, że w ogóle to jest super. I super. Bo tak nie ma dużo w ogóle w tym filmie o tym Neo pod kątem właśnie tego, że on jest tym wybranym i tak dalej. No tak naprawdę to wywraca to na głowę z Trinity. Tak. I właśnie ja się bardzo ucieszyłam, że w sumie długo jej nie ma, co jest w ogóle bardzo, co jest smuteczkiem, uważam. Ale że fajnie, że jakby ona potem jakby jest równorzędną postacią z Neo, co jakby nie było do końca. Ona była zawsze cool, ale jakby nie była... Tak, i ona robiła tak samo jakby dobre rzeczy i kminiła, nie? Ale to zawsze no jednak wybrane. Przez chwilę mam wrażenie, że droga Trinity w tym filmie szła w Interstellar, że miłość ocali ludzkość. Ale potem to po prostu jakby nie poszło, że miłość to właśnie ta wspólnota i tak dalej. No bo umówmy się, że Joker, który mówi, że we live in a society, jakby i właśnie odchodzi od tego society, a tutaj mamy, że no we live in a society i bądźmy jakby tą taką wspólnotą i w ogóle to jest fajne. Ale mnie w ogóle ten, tak jak w ogóle nigdy nie byłam przekonana w tych pierwszych trzech filmach do tego romansu właśnie Trinity i Neo, tak tutaj w ogóle zainwestowałam się. No ja w ogóle taki jak kiunk. Oni się mieli pocałować, ja po prostu już miałam takie, Boże, oni się, o, ktoś umrze i oni się nie pocałują, i to będzie tragedia. Chociaż, ale no... Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie fabularnie ja chyba nadal, wiecie, mam takie... W sensie nadal mam jakieś zastrzeżenia, tak fabularnie. No to nie jest tak super jak uzasadnione i tak nie, dalej, i tam jest dużo już takich, ale mam wrażenie, że na to się przymyka oko, bo w zasadzie trochę chyba nie o tym ma być bo ten są film. Hot. Oni są hot, oni jakby w końcu jest ten reunion i tak dalej, nie? Ale w ogóle więc... jeszcze mi się podobało tam, że tam są te motocykle wszędzie, a przecież Keanu Reeves jakby ma jakąś swoją firmę motocyklową ja i w ogóle. W ogóle. I znaczy ja w ogóle trochę nie czaiłam końca tego, że oni zmieniają tamten świat i latają sobie po tym. Tak. Ja nie rozumiem, nie o co chodzi. Tym. To jest po prostu tak just jak do it. Tak w Tenecie. Nie, to jest jak z tą przepaścią, gdzie tam skacze na początku w pierwszym filmie. A, tak. Nie, wyłącz to myślenie A pomnika. Nie, to ja tylko myślę o Tenecie, że jakby nie zastanawiaj się nad tym za długo, nad nauką tego filmu. Ale właśnie jeszcze a propos, to ja chciałam poruszyć dwie kwestie przy okazji Trinity. Po pierwsze tego, że Karin Moss wygląda, jest hotuwą AF. A Keanu Reeves jest stary. I jakby ja bardziej, to też mówiłam Gosi. Ja będę Gosi, bronić mojego stepfather. Że jakby ja bardziej zobaczyłam to takie starze. Ja wiem, że to jest po prostu bardzo merytoryczny wątek teraz, ale że bardziej zobaczyłam, że się postarzał Keanu niż Carrie-Anne Moss. Tak, ale z drugiej strony jakby ja to tak odczytuję całkiem pozytywnie pod tym względem, że widać, że Keanu Reeves to nie jest w sensie, wiecie... Wampirem? Tak, ale że trochę właśnie też mam wrażenie, że w hollywoodzkim kinie tak brakuje... Żeby tak było trochę widać tą starość i to nie taką, że to jest film, nie wiem, o jakby osobach starszych, typu staruszkach i tak dalej, nie? Tylko, że tacy ludzie właśnie, nie wiem, bo Keanu Reeves ma 50... No, parę, 60, no. Blisko, niedługo, myślę. Tak, 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 jakoś, no. Ale no, bo też on jakby, on nie jest gwiazdą kina akcji wciąż. Ale wiecie, ale to nie jest napakowane jak The Rock, w sensie... Tak, ale w sensie mam wrażenie, że to znowu nie jest nic nowego, że jakby pokazujemy starzejących się jakby aktorów. Nie, totalnie tak, tak, tylko bardziej mi chyba chodziło o to, że fajnie właśnie, że w tym filmie widać, że Keanu Reeves się starzeje i nie zawsze ma długie włosy i tak dalej, nie? O, no nie, ta taka bezwłosa...
Wersja Keanu. No, że... na good look. Wiecie, co to wszystko wyjaśnia fryzury Josha przez całe życie? O matko. On po prostu się wzoruje. Na Neo. O, cosplay. No, tak, tak. Ja się zgadzam z tym, że no... Ja tak w ogóle superficially tylko mówię, że Korean Moss zacznie lepiej wyglądać. Tak. Tutaj się nie, sposób nie zgodzić. Ale w ogóle Keanu Reeves znowu grał siebie i jakby... On zawsze gra siebie. Ale I'm here for it. No. Ja nie jestem w stanie tego uchwycić, słuchajcie, bo ja wiem, że też i Overinvested tak samo go broniło, że on jest dobrym aktorem i tak dalej. A ja nie powiedziałabym, że jest dobrym aktorem. Tylko, że czasami po prostu... Że on jest dobrym aktorem. Cicho! Tylko, że czasami po prostu jest, wiecie, miskasnięty. Tak jak właśnie na przykład w Drakuli, ona też o tym mówiła, o tym przykładzie. Ale ja wam powiem, że on, ja uważam, że on nie jest dobrym aktorem, ale on ma tam taką charyzmę, że on mi to sprzedaje. Ale właśnie nie, to jest taka, mi przeszkadza. Ale to jest taka shy charyzma, że, tak. Że on nie narzuca ci jakiejś takiej charyzmy, tylko po prostu ty chcesz go przytulić. On się stara, bo widać, że on się stara i to mnie po prostu tak, że to jest urocze. Ale tak co, nawet jak na przykład było to ogłoszenie cyberpunka, i że, w sensie tej gry, i że on jest w tym cyberpunku. Nie wiem, czy widziałyście jakby nagrania, jak on na tym takim panelu jakby, gdzie ogłaszali tą grę. Na konwencie wychodzi i tam mówi, że you're amazing, czy że you're breathtaking w ogóle. To jakby, to jest takie awkward, ale on właśnie się tam stara i po prostu on chce jakby być częścią ludzi. Ale właśnie ja się zastanawiam, że na ile, i to jest w ogóle moim zdaniem jakieś przeciekawe w kontekście Keanu Reevesa, że na ile ten jego taki look, no wciąż mediowy, ale pozafilmowy, właśnie czyni to, że nawet jeśli on nie jest dobrym aktorem, no to mamy wszystkie podobne emocje względem niego, nie? Ja myślę, że totalnie robi to całą sprawę. No, też tak myślę, szczerze mówiąc. No, trochę tak. Bo naprawdę ja tak się przyglądałam Keanu Reevesowi w tym Matrixie, tak w zasadzie jego paluszką kiełbaską. Ale też w ogóle Keanu grając dla mnie jakiegoś programistę komputerowego też trochę miałam takie, że no nie jest sharp as tune the shed, i że jakby nie wyobrażam go sobie w roli takiej intelektualnej. Pamiętam, że na Netflixie był taki film z Lily Collins, że ona była anorektyczką i on był A, jej... To the bone. Tak, i on był jej psychiatrą. Ja też miałam takie, że boy, ty jakby lekarzem. Jakby leci na te motocykle sobie naprawiać. Także to jest moje przemyślenie. Aczkolwiek, no, ja jestem wielką fanką tego montażu tam, no, jakby z White Rabbit i w ogóle. I on mi się bardzo podobał w tych momentach właśnie tego kwestionowania rzeczywistości i w ogóle. Bo w ogóle, o wiem, mi się wydaje, że Keanu Reevesowi dobrze wychodzi w ogóle tak jakby granie ciałem. W sensie... I bycie takim... confused. Tak, tak, dokładnie, ale że jakby ten performance, który daje wokół siebie, ja wierzę mu bardziej niż jak on ma coś do powiedzenia. Wiecie, o co chodzi. I w ogóle kaczuszka na głowę. Cudowne. Ale wiecie co, a propos, jak już tutaj zahaczyłyśmy o muzykę i o White Rabbit. Ale ja mam jeszcze coś do powiedzenia. A, dobrze. Mów. No ja chciałam trochę z innej dupy jakby. Zapraszamy. Bo chciałam powiedzieć jeszcze a propos tej Trinity. To mój drugi wątek. Jest taki, że ciekawy było dla mnie w ogóle ta kwestia macierzyństwa i tego wykorzystania przez Matrixa jakby dzieci. Ale też, że ona po prostu postaci. Bo zazwyczaj postać ma takie, że nie, jednak muszę wybrać te dzieci. A ona po prostu miała taki, nie, fakt jest się jakby... Ale to było dla mnie ciekawe, bo w sumie jakby gdyby faktycznie tak było i gdyby ona wybrała tą rodzinę i te dzieci, to byłoby dla mnie ciekawe. To prawda. W sensie, że to też można by było jakoś obronić, w sensie w kontekście takiej fabularnym, że to jest w sumie interesujący wybór. Ale ona jednak właśnie... To nie pasuje do tej postaci, żeby ona wolała pozostać w Matrixie. Ale myślę, że to by było ciekawe, bo do tej pory nie poznaliśmy żadnej postaci, która faktycznie wolałaby być w Matrixie, niż z niego wyjść. Poza tym Trashem z pierwszego filmu.
No tak, który tam miał deal z agentem Smithem. Ale wydaje mi się, że jakby w sensie, że może w kontekście filmu, ale mam wrażenie, że w ogóle w kontekście kultury to ciągle jest takie, że no jednak muszę wybrać moje dzieci, moją rodzinę i tak dalej. Tak, tak, właśnie dlatego mówię, ale podobało mi się to, że faktycznie jakby ona jednak tutaj, no bo to totalnie pasuje do tej postaci. Mhm. Jakby właśnie, że jednak ona po prostu, ona musi, no nie ma bada na Trinity, po prostu musi wyjść z tego Matrixa do Neo i w ogóle. Ale w ogóle Neo był trochę creepem, jak ją tam stokował w tej kawalni. Tak. Ale miałabym coś przeciwko, jakby cię. Nie. Nie. Odbierz mnie, Keanu. Ja chcę się tulić do Keanu na motocyklu. To jest moje marzenie takie. Tak, Gosia, zaczęłaś o Simulatę. Nie, zaczęłaś. Podoba ci się ta nazwa? Tak, bardzo doceniam. A myślałam, że ty o tej piosence chciałaś. A tak, ja jeszcze chcę, ale to jeszcze możemy jeszcze skończyć w ogóle wątek tych postaci, nie? Bo ja... Chciałam powiedzieć jeszcze, bo ona ma tą taką rozmowę właśnie o tym, właśnie z tym Neo, nie, jako z tym Thomasem Andersonem, o macierzyństwie tam, nie? Że ona tam czuje, że właśnie tak... Przepraszam, ale to jest Thomas Anderson? No, się tak nazywa. A mi się wydawało, że on jakoś inaczej. Nie, też mi się wydaje, że chyba Thomas Anderson. Nie wiem, dobrze. Paul Thomas Anderson. Borku, jakby chciałam ci powiedzieć tylko, że ty przespałaś trochę tego filmu. Nie byłam... I did not do the assignment. No, więc jak sobie rozmawia z Paulem Thomasem Andersonem, to ona tam mówi właśnie w momencie o tym macierzyństwie, że właśnie tak, że nie do końca jakby świadomie jakby podjęła tą decyzję i że tak czuła, że no właśnie ten, że to jest coś takiego, co powinna zrobić i tak dalej. I myślę, że to jest mega ciekawy wątek. Wraca też do tych ról płciowych i tego, że ten film się nie dość, że bawi jakby właśnie płcią aktorów, to właśnie też tego, że no ile kobiet po prostu nieświadomie jakby poszło w macierzyństwo. Bo to jest tak, i że jest trochę druga szansa. To jest nie, to znaczy, prawda, nie druga szansa, ale jest jakaś alternatywna ścieżka. Plus mi się to też bardzo klei z tą sceną, gdzie oni jakby mają wyciągać Trinity z tego gluta w Matrixie. No. I tam jest tak bardzo jakby mocno podkreślone, że właśnie to od niej będzie zależało, tak? Czy oni ją w końcu jakby odetną i ona się spotka z Neo, czy nie, tak? Tylko, że jakby po jej stronie jest wybór. W ogóle nie lubię Gemmy Chan. A dlaczego on teraz ją przywołałaś? No bo ona coś tam wyciągała ją z tego, nie? Priyanka Chopra? O Jezu. Czy tam w ogóle była Gemma Chan? Nie. O matko. Słuchajcie, mój mózg w ogóle... Musiało mi się przyśnić chyba. No chyba tak. Ale to Priyanki Chopra też nie była. Nie byłaś w niej Matrixie. No chyba tak. Ale Priyanki Chopra też nie lubię. No, ja się zdziwiłam, bo tak właśnie mówiłam też Gosi w kontekście tych reunionów z Sense8, dlaczego tam ta aktorka właśnie nie gra z Sense8. W sumie, no ale nieważne. O wyborze Trinity mówiłyśmy i co tam jeszcze, bo ja coś chciałam powiedzieć. Nie, ja cię tak. Musiałam po prostu o Gemmy Chan, którą po prostu wciągnęłam do... No ale swoją drugą postać Priyanki Chopry to nie rozumiem do końca. Ja też nie, bo ona tak pojawiła się i zniknęła. Coś tam pogadała i... I tylko można było takie, że to jest Sati z... Tak, tak. Z trzeciej? Drugiej? Yes. Drugiej, trzeciej części. It's all the same. Ale może jeszcze... No. Nie, przepraszam, chciałaś coś powiedzieć? Chciałam tylko powiedzieć, że ja nie rozumiem też, dlaczego jakby ona... Na początku się tam pojawia w tej jakiejś kawiarni czy coś tam. Mm-hmm. I potem, nie wiem, nie rozumiem tego, po co. Jak ona te okulary, w ogóle tak. Ona w tych jakichś fake okularach. Ale siedzi, nie, no bo fabularnie moim zdaniem ten film nadal to jest mes. W sensie, powiedzmy to. No bo to, bo tam znowu mes. Jak są te... Nie było tego gościa, który się pojawił z dupy w drugim filmie, który był z tej gry, co nadal nie wiem, jak on się nazywa. Tak, ten, co był wielkim fanem Neo. Tak, nie wiem. W ogóle, nie wiem, kto to jest do tej pory, nie wiem. Dobrze by tam nie było, I don't miss you. Więc tak.
Że jakby tam te właśnie z tą, o Boże, właśnie ten make-up postarzający Jada Pinkett Smith. Fajnie, że ona się pojawiła, ale nie wiem po co. I w ogóle te sceny to mnie znowu zawsze tak jakoś nudzą, bo po prostu nie jest mój ulubiony element Matrixa. Te w tym mieście. No. Tak, jakby... Ayo? To się, tak się nazywa? Tak, no. I pod... Nie, 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 szczególnie, że ona jakby uwięziła Neo, ale on jakby zaraz dwie wyszedł. Później, a ona o tym wiedziała, że on wyjdzie, więc... Po co? Ale tam się pojawił ten wątek, który chyba nam wszystkim się podobał. Czyli współpracy ludzkości z maszynami. Tak. Co jakby nie miało miejsca w żadnym z poprzednich filmów, a jest mega ciekawym konceptem. I oni to jakoś tam mówią właśnie, że jakby nie każdy kolonizator jakby, no, jakby chce być tym kolonizatorem, czy jakoś w ten sposób to oni... Dla mnie to nie miało sensu trochę, dlaczego ludzie by mieli współpracować z maszynami. No ale w sensie, że... Jakby chcieć pozostać... w tym Matrixie, a nie pokonać maszyny. Nie, nie, ale to chyba... Nie, chodzi mi o to, że tu musisz spać wtedy. No, bo tam było właśnie, że jak ta Jada Pinkett Smith ich prowadza po tym mieście. Tym nowym mieście. Tak, no. To ona tam pokazuje właśnie, że tam współpracują z tymi maszynami, które też mają takie swoje jakby wersje fizyczne. Tak, i pracują przed w laboratoriach. Tak, nad, no tak, ale ja nie rozumiem, dlaczego ludzie i maszyny miałyby współpracować. A dlaczego nie? No bo jak. No bo to nie jest tak, że każda maszyna jest przeciwko ludzkości. Okej. Okay. Dobrze. Myślę o tym wciąż. Bo, no właśnie mi się wydaje, że tutaj to dobrze pokazuje, że to znowu nie jest takie binarne, nie? W takim sensie, że... No, że jednak, tak, no już o tym zresztą rozmawiałyśmy przez trzy ostatnie odcinki, ale że jednak tam było sporo binarności w takim kontekście, że tak, świat ludzi, świat maszyn, jakby złe, dobre i tak dalej, nie? A tutaj jest jakby jednak jakiś taki sojusz pomiędzygatunkowy. I jakby fajnie, że jakby z tego wynika, jakby wynika więcej korzyści po prostu. Tak, i że to miasto też jest nowe, nie? Bo to nie jest stary Zion, tak, tylko tak. Jednak... mają, nie wiem, jakieś tam inną technologię w ogóle, mogą też no. Rośliny... I bardzo mnie to wzruszyło. Ale ja trochę jakby odniosłam wrażenie, przynajmniej tak zrozumiałam jakby tą współpracę i w ogóle tą końcówkę, że jakby oni mają takie, że no zostańmy w Matrixie. Nie, dlaczego? Ale przecież to nie jest Matrix, bo to jest ten... miasto! Ale nie. Ta druga wersja Zionu. No nie, dobra, ale ja mówię na sam koniec, jak oni latają po tym Matrixie. Ale to nie jest moment, jest moment. No ale tak czy siak w sensie, no bo to jest tak, że jakby pracowanie na to, żeby zostać w tej rzeczywistości. No ale to trochę jest inny wątek jakby. No też się z tym zgodzę w sumie, bo... No tak, bo to też pytanie, na ile można wszystkich nagle wyciągnąć z Matrixa. No, niż wszyscy tego chcą. A można chociaż przynajmniej zrobić, żeby ten Matrix był lepszy. No, okej. Tak, no ale w każdym razie ten sojusz jakby ludzi i maszyn to... I oczywiście MVP całego filmu. Sybewe. Sybewe, I love you. Bo to była ta... Bo to, czekaj, to była ta... Maszyna, która jakby latała i w niej był awatar Priyanki Chopry? Czy ja dobrze kojarzę? Nie, to nie było to tak... Nie, nie wiem. Takie to, a to nie było takie zwierzątko tam? W tym pokładzie po prostu... To, znaczy to taki... Ale taki technologiczny. Taki robaczek maszynowy. A możliwe, możliwe. Ale nie wiem, może nie, bo tam to było coś z tym sobie ciągle. Nie wiem, po prostu stwierdziłam, że jest mega cute. A zaraz to wygooglam. A to w ogóle jak jeszcze mówimy o tych postaciach, to co wy sądzicie o właśnie tym nowym architekcie? A, no właśnie, też chciałam do tego przejść. To za chwilę, dobra? Niedobra! Królowa sprawdza sobie. Oraj! Oto to było takie, o takie to. A, faktycznie, dobra. No ja nie widzę. No curious fuck, no. A no było. I ona to przedstawiła. No to jest taki robaczek słodki. Myślę, że jakbyś zobaczyła na żywo takie sybebe, to nie wiem, czy byś tak powiedziała. Ale tak. To jest ale... klapek był. Nie, ja klapkiem nie zabijam, bo już potem nie włożyła tego klapka na nogę. Dobra, tak. Możemy pomówić teraz o architekcie.
Ale jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć wcześniej. Pozwalamy. Wyjątkowo. A propos tego sojuszu właśnie maszyn i ludzi, sojusz agenta Smitha z Neo, to jest coś, na co ja czekałam przez trzy filmy. Tak, i tu moim zdaniem też trochę wybrzmiewa to taka queerowość jakaś. W sensie, że tam... No, że tam jednak jest takie jakieś takie napięcie, nie? W tej scenie walki, no bo i tak dalej. Bo w ogóle agent Smith i Neo, oni tak, wiecie, oni już tu muszą być razem. Oni są jak dwie, wiecie, tej samej monety, dwie strony. Tak. To jak Joker i Batman. No, ale bardziej tak gay. No. Less straight. No, naprawdę. No. I jakby I'm here for it. I dobrze to w tym filmie moim zdaniem wybrzmiewa. I jeszcze Jonathan Groff. Tak, on zrobił to. Ale jakby... on jest taki charyzmatyczny. Naturalnie, no. Brakowało Hugo Weaving. Hugo Weavinga, ale no Jonathan Grass dobrze to zrobił. Ale tak samo jak mi brakowało Samuel Jacksona. Nie. Paulina, wymyśla kolejnego aktora. Wiem, co ci chodzi. Chodzi ci o Morfeusza, Lawrence Fishburne. Tak, Jezus, tam w ogóle Mace Windu ze Star Warsów. No jest tak, jego też mi brakowało, ale ten aktor był super. Musimy zrobić tutaj taką obsadę Matrixa według Paulina. Dokładnie, alternatywna. No. No naprawdę. Ale tak, a mi na przykład właśnie jakby postaci starego Morfeusza w ogóle nie brakowało. Nie, mi też nie. To się... Bo to dobrze to podsumowały w Overinvested, że w sumie to był taki bohater, który był mentorem Neo. Tak. I jakby na tej jego drodze, ale jakby ta droga się zakończyła. Dokładnie. I jakby on nie jest już tutaj potrzebny, nie? Tak, no bo już teraz nie ma komu być mentorem, ani też jakby to nie jest w ogóle o tym, że Neo jest wybrańcem, no. Nie? Wiecie co, ja czuję, że w ogóle ten czwarty Matrix to będzie taki cult classic, że teraz ludzie po nim jadą. Trochę tak. A za jakieś 20 lat wszyscy jakby docenią. Tak, bo ja będę broniła tego filmu i powiem, że mi się bardzo podobał. Tak, ja byłam pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że byłam nastawiona na trochę coś innego, a przez te wszystkie takie, wiecie, żarciki i smaczki i w ogóle... I simulator. Tak, i jakby aktorów i aktorki z Sense8 bardzo doceniam. No. I tak, i właśnie tak jak mówiłyśmy o tym, że ten sojusz właśnie agenta Smitha z Neo super, i że w sumie właśnie jak się patrzy na te poprzednie jakby filmy, to te postaci mają jakby trochę wspólne jakby agendy. I jakby fajnie, że to tutaj do pewnego stopnia jakby współpracują. I teraz możemy przejść, teraz pozwalam, że możesz coś powiedzieć na temat tego architekta, czyli Neil Patrick Harris w roli terapeuty Paula Thomasa Andersona, już whatever, który mu daje te blue pills i mu wmawia, że jakby Matrix to jest tylko ta gra komputerowa, którą stworzył, a nie, że oni żyją w symulacji. Ale dla mnie, mimo że jakby wiemy, jaka jest prawda, to na początku dla mnie fajna była ta intryga, że jakby czy oni naprawdę by poszli w taką stronę, że Neo naprawdę obudził się ze snu i it was all a dream. To prawda, to jest i ciekawe. I dla mnie na przykład Neil Patrick Harris strasznie z tego jakby wyjmował, że jest fajna ta intryga, że a może to zrobili, a jakby z nim, on w tych okularach psychiatry, no to jakby wiadomo, że nie można mu ufać i... Niebieskie okulary. No. I co myślicie właśnie o tej postaci w ogóle? Merytorycznie się wypowiem. Uważam, że jakby on trochę był taką gorszą właśnie kopią Jonathana Groffa w tym, że chciał być taki tutaj jestem taki heheszki. Że czarny charakter, ale nie tak. W sumie. I mam wrażenie, że ja po prostu powiem wam, że nie przypadam za jakby za tym jakby za takim jakby typem postaci po prostu chyba. Jakby takim właśnie takim sassy, ale wiecie, złym sassy w ogóle. I tylko to się do tego jakby sprowadza. No. Bo tak jakby... naprawdę on też w ogóle jakby, w sensie jaki był jego goal w tym wszystkim, w sensie why, jakie są jego motywy. Bo na przykład agent Smith był super, bo
on jakby w ogóle nie interesował go już maszyny, tylko jak wyewoluował, to po prostu chciał zniszczyć ludzkość. A ten Neil Patrick Harris, czy tam ta jego postać, no to ja nie wiem. W zasadzie mam wrażenie, że on był tylko tam, żeby nie doszło do reunionu Neo i Trinity, nie? Mhm. Jakby, znaczy trochę tak po prostu odczytuję tą jego postać. I trochę, no i żeby... ten architekt drugiego Matrixa i w ogóle, że stworzył ten świat i bla, bla, bla. Tak, ogóle, i żeby... Że cały czas... W sensie, że to też nie jest pierwsza próba jakby utrzymania Neo, bo ta jego moc tam... Buzuje. Buzuje. A to mi się teraz The Good Place kojarzy, nie? Że jakby kilka że nie ma wersji. Nie ma wersji, w której oni jakby się nie dowiadują prawdy. No, no, no coś w tym stylu. I fajny jest w ogóle ten wątek właśnie tej bliskości Trinity z Neo. Że jakby oni tak blisko siebie, ale to nie za blisko. Ale wiesz, czym mi się to jeszcze kojarzy, Bogosia, bo ty oglądałaś ten odcinek Black Mirror. Co było, że jakby ta... apka randkowa miała te takie symulacje tej dwójki ludzi i że jakby tam było 99% kompatybilności, bo jakby w 99% symulacji jakby te jakby osoby zawsze do siebie wracały. Kurczę, nie pamiętam niestety. A to było to z Donna Gleesona? Nie, to było też z jakimś angielskim typem. On chyba był w Peaky Blinders, ten typ. Peaky Blinders? Okej. Ej, słuchajcie, a mogę jeszcze się tutaj wtrącić, bo coś przypomniało. Tak. Mogę? No nie wiem. No pewnie. No dobra. No, bo przypomniało mi się jeszcze a propos, to co miałam powiedzieć, a propos tej Trinity i macierzyństwa. Że w sumie... nie wiem, czy widziałeś taki film Vivarium. Z o, ja kojarzę, ale nie widziałam. I z Imogen Poots. Pamiętam, jak mi mówiłaś. No, i właśnie to jest film, w którym właśnie mamy taką parę, która jedzie tam właśnie na nowe mieszkanko, nowy domek, w takim osiedlu, które jakby oni nie mogą potem stamtąd uciec i wszystkie domki wyglądają tak samo. I trochę czyli też... po prostu zamknięte osiedle, umówmy się. No, Wilanów taki mocny. No i... no i tam potem podrzucają właśnie jeszcze takie bebe. No i tam ogólnie... No nie będę wam jakby zdradzać jakby o co tam chodzi dokładnie. Ale jakby to też jest ciekawe w tym sensie, że ten film, podobnie trochę jak Matrix, mówi o tych rolach płciowych. I tak samo jakby ta bohaterka zostaje wtłoczona jakby w tą ramę taką macierzyńską. I jakby to też to, że to przychodzi tak z zewnątrz, jakby jest mega ciekawe. I jakby nie chcę tutaj spoilerować, bo myślę, że fajny jest ten film i no, no tak, coś tam możecie sobie w komentarzach napisać, jak on się będzie chciał. ale to był ten mój trop, o którym zapomniałam, już sobie przypomniałam i wracam do Neila Patricka Harrisa. Tak. Czyli nic już więcej nie ma nic do powiedzenia. Nie, ja się zastanawiam po prostu też trochę nad celowością tej postaci i jakby rozumiem z jednej strony, dlaczego on tam jest i że... No musi być jakiś wielon, który nie chce dopuścić do spotkania Trinity. Tak, dokładnie. A właśnie to jest słowo, ale... że ten wielon jest taki, że jak tam tyle postaci jest właśnie tak fajnie zbudowanych i się wymyka różnym rzeczom, i właśnie agent Smith zawsze był po prostu taki, był skomplikowaną postacią. No to Neil Patrick Harris ma takie... Ale, wiesz, ale też jest inny niż ten architekt z poprzednich jest filmów. Inny, ale to już wolę tego poprzedniego architekta. A ja nie chcę tego dziada starego. No to dam ci jakąś hot laskę. Dobra. Ale w sensie właśnie na przykład w nim fajne było to, że on po prostu trochę miał takie wyjebane. A tutaj to... Spokojnie. A Neil Patrick Harris to ma taki, że jestem sassy, żeby być sassy i jestem evil, żeby być evil. No w ogóle to, jeszcze a propos tego, to co w ogóle myślicie o tej scenie właśnie w tym warsztacie? I jak tego, on zatrzymuje tak. ten czas. I jakby właśnie to też jest znowu taki element meta,
Czyli wykorzystanie bullet time. W ogóle ten bullet już time też tyle tam co brano. 5 minut. I to jest też ciekawe właśnie, że znowu jakby tutaj w ramach tego filmu, no to ten architekt wykorzystuje coś, jakby co tam Neo robił i tak dalej. Ale też ten film się tym posługuje jako takim wytrychem. Moim zdaniem to jest ciekawe i ja chyba znowu tutaj powrócę do mojej myśli z początku. Bo z jednej strony można by było oczekiwać po Matrixie czwartym, że tutaj nowa akcja jakby, nie, że można by było wprowadzić, wiecie, jakąś no, po prostu spektakularne jakby sceny akcji i tak dalej. Ale dla mnie jest to nawet ciekawe, że, no, że jest ta zabawa, ten bullet time już jakby do przesady, nie? Bo to jest dosłownie co 5 minut prawie. Mm-hmm. Plus chcę wam przypomnieć, bo nie wiem, czy o tym pamiętacie, ale jest deszcz z ludzi. No i bomby ludzkie. Jest deszcz z ludzi! To i bomby ludzkie. Ale w ogóle, czy siostry Wachowskie mają obsesję na punkcie grup ludzi? Tak. W sensie mamy sceny orgii. I jakby zresztą w starym brakowało Matrixie też. Brakowało tego, myślę, w ogóle. A tam, nie było Rayma. W tym nowym Matrixie, to przecież jak oni rozdzielali Trinity i Neo, to też tam byli otoczeni tak. ludzie tamten i oni tak tymi łapkami. Tak, a poza tym sceny rave'ów. Sceny, znaczy rave'u jednego chyba. Z Matrixem. Powinno być więcej. A plus przecież Atlas Chmury. No jakby w gruncie rzeczy też tam było dużo ludzi. Jest tłumami ludzi, jakby ja chcę to Ale, takie w ogóle połączenia międzyludzkie w różnym... Jakby... To jest moim zdaniem, ja w ogóle to jest dla mnie super ciekawe, jakby taki, jakby ta tematyka w ogóle w ich kinie. I myślę, że całkiem to gdzieś wychodzi, chociaż to nie jest może takie... To nowy cykl podcastowy? Jaki? O siostrach Wachowskich? Czy ten, jak to się nazywa ten film? Jupiter Ascending. Josz, który będzie bronił tego filmu. Ale ja trochę też, ale tak trochę tylko. To ja muszę być razem na tym. Ja też. Umrzecie dalej na razem na tej górze. A ja chcę wreszcie, Gosia, żebyś powiedziała, czy chciałaś o muzyce. Okej, okay. Dobra. Chciałam powiedzieć, że no cieszę się, że jest tam ten White Rabbit, ale mi osobiście trochę tam brakuje właśnie jakichś hitów jeszcze, takich wiecie, że dobrze, tak się miło jakby, tego tak, słucha. Tak, wgranej muzyki. Tak, bo swoją drogą też uważam, że te kawałki, które są jakby skomponowane tam do Matrixa, takie wiecie, takie no, do tła powiedzmy, są ładne, nie jakieś takie mega wpadające w ucho, ale ogólnie muzyka jest całkiem okej. Okay. Mhm. Ale właśnie brakowałoby mi jeszcze, wiecie, takich momentów może nie teledyskowych, ale z drugiej strony, no tam jednak jest a to pościg, a to coś tam. Mhm. I jakoś tak muzycznie mam wrażenie, że to nie za bardzo się zaznacza w pamięci, nie? Bo, bo nie mamy, nie wiem, jakiegoś takiego hitu, który większość osób zna. Mhm. A więc to są takie moje przemyślenia muzyczne. I wiecie, o czym sobie jeszcze wspomniałam? O tym Francuzie nieszczęsnym. Tak, ja właśnie też chciałam w tym momencie o nim wspomnieć. No tam się pojawił ten Francuz z tych poprzednich filmów, a może wtedy spałam? No, bo spałam. Ale tak, bo tam jest tam bo ja usnęłam, jak Neo zaczął znowu walczyć z Morfeuszem. To tam było coś takiego, że właśnie oni że jakby weszli z tego Matrixa, żeby tam iść do tej Trinity. No i na początku i tam się pojawił właśnie ten agent Smith i tak dalej, oni zaczęli walczyć z tymi ludźmi wszyscy tam, nie? No i pojawiały się osoby jakby z tych poprzednich jakby wiesz części, no poprzednie coś tam w Wilanii w ogóle, nie? No i był ten Francuz, który ten co z Moniką Bellucci w tych poprzednich filmach, co nie chciał oddać klucznika, no właśnie, i on zaczął i miał taki rant cały, że w ogóle już nie ma na świecie oryginalności, tylko wszystko i te sequele, prequele. I dosłownie to był taki rant starego człowieka. Tak. Gówniany James Cameron i Martin Scorsese. I Ridley Scott, o tym, że młodzież go na telefonach. No. I nikt nie wierzy w Matta Damona. Tak, i to... To prawda. Tak, i to już było takie moim zdaniem już trochę przegięcie. No, już tak, trochę to... za dużo, już... No, obyłoby się moim zdaniem bez tego. No w ogóle szczególnie, że on jest udany, przepraszam szczerze, że on jest dla mnie ubrany, jak był kurczę kiedyś taka bajka była.
Albo jak wiecie, może to gdzieś było na jakiejś ulicy Zamkowej, jak taki potwór z takimi, wiecie, że co w śmietniku mieszka. O, otwierasz klapę i on cię skakuje. No. Ej, gdzie jest Monika Bellucci jakby w tym filmie? A to ja bym była jakby pozytywnie zaskoczona. Ja też, i te bliźniaki. O Jezu, a Monika Bellucci przecież będzie w naszym następnym filmie, mówię. Właśnie. Połączenia. Ale słuchajcie, i te bliźniaki z tymi meduzami. Na głowie. No, to prawda. I needed this. Ale ja chciałam w ogóle powiedzieć, że ten film, jeden z problemów, które on ma, że jakby on chce tyle powiedzieć na każdy temat. On chce być meta na każdy temat. Ale wiecie, to jest temat. W ogóle jakby też problem Matrixa w ogóle. Że tam jest tyle rzeczy, tyle wątków, tyle rzeczy do zanalizowania. Tak. Jakby, wiecie. No bo to jest w zasadzie, no powiedzmy sobie, że to jest jakby potężna jakby teoria filozoficzna. Tak. No, no. A no bardziej to też jest do cyklu jakby książek. Nie wiem. Jakoś, żeby tak zagłębić się bardziej, czy nawet gry, po prostu jakoś do filmu. Ja myślę, że w grze to by dobrze właśnie. No, ale w ogóle wyszło. Środowisko gamerskie tam też w tym filmie. I chociaż, no mi tam brakuje właśnie, ale to już jest inny film, ale jakby komentarz w ogóle o tym, są dziwni gamerzy. I właśnie konserwatywność też trochę tego środowiska. Ale też trochę crunch, ale w ogóle taka toksyczność. Dlaczego jakby pewien typ gamera uznajemy za gamera? No właśnie, tak, dla mnie to jest strasznie stereotypowe, nie? Tak, że no. To jest kolejny film z tego porządku, który znowu powiela jakby taką właśnie stereotypowego gamera. Że można by coś było z tym zrobić fajniejszego, nie? No bo tak naprawdę, w sensie, ja w ogóle dla mnie ostatnimi laty to było jakiś, w sensie nigdy o tym wcześniej nie myślałam, że, bo ja zawsze tak myślałam, że nie, ja tam nigdy gry komputerowe, a potem jak sobie przypominam z dzieciństwa, ile gier komputerowych, jakiś głupi koziołek matołek. I jakby, ale totalnie było coś takiego, że nie no, że to jak grasz w Call of Duty, to jesteś gamerem. Tak. A nie wiem, nawet granie w Candy Crush na telefonie. To prawda. To też jest przecież gra, no jakby. Ale jakby wszystko, bo to też jest znowu kwestia płciowa. Bo umówmy się, że jakby, znaczy nie wiem, z dupy sobie wyciągnęłam teraz te statystyki, ale jakby wydaje mi się, że to częściej właśnie kobiety grają, na przykład, nie wiem, w Simsy albo w gry mobilne. Mhm. I tu znowu jest kwestia takiego wykluczania jakby kobiet z tego jakby gamerskiego środowiska. To jest przynajmniej taka moja interpretacja na podstawie faktów wyciągniętych prosto z dupy. Ja myślę, że co do Simsów masz rację, co do jakby gier mobilnych. No jakiś Candy Crush czy coś, to tak ja mi się wydaje, ale nie wiem. No nie, ale to jest wiecie skąd to jest. Ale to jest w ogóle mega ciekawe, bo po prostu tutaj shoutout do ludzi z moich studiów. No. Bo u nas jest właśnie taka grupa gamerska. I nawet dzisiaj jedna dziewczyna na zajęciach opowiadała o tym, że ją po prostu śmieszy właśnie przedstawianie, znaczy bawi ją przedstawianie gamerów, akurat hakerów w ogóle w filmach, którzy wiecie, randomowo wciskają przyciski, nie, siedzą w kapturze i w ogóle. I to te żółte, zielone te takie właśnie literki, cyferki, jak tak, 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 tak. I no i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, pewnie na osobną w ogóle jakąś dyskusję. A jak w ogóle, dlaczego, jakby, jak interpretujecie to, że właśnie Matrix tutaj jakby jest grą? A według mnie to było fajne i mogli pójść według mnie w ogóle jakby bardziej tym wątkiem, że, bo w ogóle gry i jakby właśnie a propos symulacji i symulacji życia i tak dalej, to jest mega ciekawy wątek. I według mnie mogli bardziej pociągnąć w ogóle ten wątek White Rabbit też jakby z graniem i właśnie Neo, który jakby tworzy tą grę, która jest jakimś tam wyłamaniem się z tego Matrixa. Tak, dla mnie to jest też ciekawe pod takim kątem jakby medium, że w zasadzie film jest takim dosyć ograniczonym, nie? Medium, w którym jakby opowiadamy historię. No szczególnie, jeżeli chodzi o interaktywność. Tak, a świat gier jest jednak dużo bardziej otwarty, no i wyemancypowany w pewien sposób. Gry są totalnie według mnie przyszłością medium. A i w ogóle odsyłamy do odcinka o Bandersnatchu. Tak. Który też był nagrywany w tej piwnicy. Tak. Dawno temu. Tak, no ale też no sam, to już znowu jakby pewnie nie wchodźmy w ten temat teraz, ale a propos interaktywności, nie, no to sam jakby metavers, czy w ogóle VR i tak dalej, nie, że jednak gdzieś takie
no takie zacieranie się granic właśnie i jednak dużo większe, nie jakby, zwiększenie, o, zwiększenie interaktywności. Czy wyczytałyście albo oglądałyście grę Endera? Nie. Ale ja tylko kiedyś w jakimś podcaście to rozmawialiśmy i to mógł być Banders. To prawda. Bo też, bo ja słuchajcie, bo w ogóle to jest, ja nie wiem dlaczego o tym mówię, ale jakiś czas temu kupiłam sobie grę na komputer, gdzie jakby ona się coś tam nazywa Orwell czy coś w tym stylu i tam jesteś jakby, pracujesz dla takiego totalitarnego rządu i jakby wyszukujesz informacje na temat ludzi, których podejrzewasz o zdradę tego rządu. To taka jakby, morality game. I ta gra totalnie jest taka, że tam po prostu wyszukujesz informacje i tak dalej. I w grze Enderza jest tak... Enderza? W grze Endera jest taki wątek, że jakby ktoś nie rozumie, że symulacja tak naprawdę jest prawdziwym życiem i popełnia jakieś rzeczy, myśląc, że to jest grze. I ja jak grałam w tą grę, to miałam totalnie takie, o Boże, a co jeśli ja naprawdę do jakiegoś rządu teraz wyszukuję informacje. A to swoją drogą by było ciekawe. Na temat ludzi. Gdyby tak było. I jakby to, i powiem wam, że nie... Czy to był Pegasus? Ale Facebook, ale Free Labor. Przestałam grać w tą grę, bo mnie wykripowało to ogólnie. Nie, żebym naprawdę w to wierzyła, ale miałam takie, że kapitalizm inwigilacji. Czuję się creepy, jakby jak dostając skilla na to, żeby wyszukiwać informacje na ludzi. Ale swoją drogą, na propos Bandersnatcha, no to jakby sprawdziło się tak, no bo Netflix jakby bardzo skorzystał jakby z tych danych, które doświadcza które dostarczali użytkownicy. No, tak. Ale to też swoją drogą jest ciekawy w ogóle wątek teraz po latach. Możemy sobie tak o tym pogadać. Że w sumie, no wiecie, jakby oni w to nie poszli bardziej. Jeszcze. No, ale bo tam w międzyczasie był ten interaktywny odcinek Unbreakable Kimmy Schmidt. Ale i w sumie jakaś cisza o tym jego raczej. Ale ja myślę, że to też jest o tyle dobrze, że wiesz, w zasadzie to jest to jakby darmowe, no, przynajmniej dla użytkowników, którzy tam płacą abonament, tak? Że to jest darmowe po prostu badanie o nich. Że nawet jeśli oni w to nie poszli, no ale też. Ale tak naprawdę każdy klik w internecie to jest masa danych. W sensie... No ja jestem ciekawa, jak się rozwinie kwestia prywatności w sieci, bo myślę, że coraz więcej będzie się na ten temat ale mówić. Ale ja mam wrażenie, że totalnie jakby, jak po prostu zatrzymałam się dłużej, nie wiem, na jakiejś reklamie na Instagramie, to potem ona będzie mi się więcej pokazywała. Jakby każda interakcja totalnie jest zapisywana na 10, no totalnie, nie, na no 10 tak. różnych sposobów. I to jest creepy. I TikTok wie o mnie więcej niż ja wiem o sobie. Oj, TikTok to jest w ogóle... I jeszcze chcę powiedzieć do Marka Zuckerberga, żeby mi nie wysyłał reklam o testach na owulację, bo to jest atak na mnie. Dobra, macie jeszcze jakieś w ogóle przemyślenia o Matrixie? Ja tutaj zobaczę do mojego notatnika. Nie. Bo ja mam takie fajne odpytanie do was. Dobra, czekamy. To ja powiem ogóle... czy ono jest fajne, czy nie. Ale ja mówię final. A, dobra. Ja też ja myślałam, że powiedziałeś, że fajne. A, ja tak ale fajne też. A ja już chciałam być taka myślę. Agresywna. No. Słuchajcie, jak po tych 4 odcinkach i po obejrzeniu Matrixa się w ogóle zapatrujecie na tą całą serię? I jak, jakby, i czy w ogóle to zmieniło właśnie wasze spojrzenie na to? Bo ja mogę zacząć, jak już zadałam to pytanie i powiedzieć, że ja się bardzo cieszę. I cieszę się, że mogłam w sumie właśnie pójść do kina, na tego Matrixa i to tak doświadczyć i się tak zaskoczyć pozytywnie. I myślę, że to też jakby wpłynęło tak pozytywnie na moje postrzeganie właśnie twórczości sióstr Wachowskich. I nadal mi się nie podoba ten drugi i trzeci Matrix. Ale mega się cieszę z tego doświadczenia, że jakby obejrzałam to. Nie będę do tego filmu więcej wracać, do drugiego i trzeciego. Ale myślę, że do pierwszego i do tego właśnie czwartego wrócę. To prawda. Ja w ogóle myślę, że gdyby nie ten pomysł z omawianiem Matrixa, to ja bym chyba... Jakoś by mnie to ominęło. Bo ja miałam taki moment, że w ogóle nie miałam ochoty, nie? Na, ani na tą jakby czwartą część, ani żeby sobie... powtórzyć pierwszego i potem obejrzeć drugą i trzecią, ale tak, ale cieszę się, bo tą czwartą obejrzałam jakby z dużym właśnie też zaskoczeniem i no i satysfakcją w gruncie rzeczy.
I też fajnie to się potem spięło z, jeszcze z Atlasem Chmur, który ostatnio non-stop, leci w telewizji. No, i akurat faktem, że czytam właśnie książkę, więc to w ogóle mi daje taki, wiecie, małe uniwersum bachowskich. I ja myślę, że nasz podcast, czy w ogóle wracanie do tych filmów, jeśli chodzi o te stare, to nie zmieniło za bardzo moich, w sensie, bo jakby jak gadałyśmy, to wszystkie się zgadzałyśmy, że no dużo było po prostu męczących, więc jakby pod tym względem tylko się upewniłam, że właśnie też nie będę do drugiej czy trzeciej części wracać. Ale wy jesteście takie mądre, że na przykład czwarta część mi się bardziej podoba niż jak ją obejrzałam, no bo usnęłam. Tak. Ale ja myślę, że to też jest właśnie, ciekawa jestem też takiego odbioru właśnie po jakimś czasie i obejrzenia sobie tego drugi raz, nie? Bo myślę, że też się po prostu więcej rzeczy, no siłą rzeczy wyłapie. Ja się zastanawiam, jak tacy właśnie casualowi widzowie kinowi zareagowali na tego czwartego Matrixa. Moim zdaniem... Ale ja się czułam trochę takim casualowym. Nie, ja nie, myślę, że totalnie nie. Nie, ja... Myślę, że jest masa osób, które znają z osmozy pierwszy film. Po prostu. Tak, i ja przynajmniej tak jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy widzieli, to nie podobało im się. Mhm. I pod takim względem, że bez sensu akcja, jakby... Że ta akcja, która dzieje się w filmie, nie jest jakby atrakcyjna tak wizualnie. Tylko my jesteśmy trufankami. Ale ten właśnie z drugiej strony mi się wydaje, że trufani też niekoniecznie muszą być jakby przychylni, nie? No właśnie, bo to jest to, co mówiłyśmy. Konkubent nie jest przychylny. No, że jeżeli się ci się podoba druga i trzecia część, to jest w ogóle inny kierunek. No. Tak. Więc to jest ciekawe w sumie dla kogo ten film jest, nie? Oczywiście, ja myślę, że nie wiadomo, on jest ale... dla Leny Wachowskiej, w sensie... Czy Jezu, Leny! Lany! Jezus, ale ja myślę, że totalnie ten film jest... I w ogóle dla tych aktorów, w sensie dla i Carrie-Anne Moss, i Keanu Reevesa, jest jakimś takim egzorcyzmem. Ale myślę, że też jakby dla... Że tam w tym filmie jest w ogóle dużo takiego dystansu. I zdystansowania się właśnie do takich to o czym mówiłyśmy, do tego Red Pill i tak dalej, tak, do takiego bardzo poważnego traktowania, strasznie mówiłaś też, pamiętam, że to są takie pompatyczne te pierwsze filmy i że tutaj jakby też tego jest więcej, jest takiego właśnie dystansu i próby jakby właśnie wejścia w dialog w ogóle z tym, czym jest Matrix. Tak, i że w zasadzie też takie trochę obserwacje z boku i z takim niedowierzaniem, że wow, zrobiłyśmy kiedyś film dawno temu, a to po prostu urosło do fenomenu kulturowego. No, i wymknęło się spod trochę kontroli tak naprawdę. Tak, trochę. I wszystkich, w sensie przynajmniej twórczynie, tak, przerosło. Więc czemu my z tym jakoś nie zagrać? No to cóż, teraz czekamy na Catrix albo Miotrix. Wiecie co, ja bym nawet obejrzała. Ja już jestem gotowa na wszystko. A ja chcę teraz, żeby naprawdę otworzyli taką kawiarnię, simulaty. Ale ja właśnie ciekawa jestem, czy to ktoś może sobie teraz otworzyć, czy to zastrzegli. Ale to prawda, w sensie, nie? Ale ja myślę, że tam totalnie mogłaby być matcha latte, nie? Bo zielona I z takimi... latte art właśnie z takimi cyferkami. Tak, widzę to. No. Ale w ogóle ja widzę cały design taki zrobiony i w ogóle czy bariści by mieli skórzane jakieś... Ojej, tak! I wyobrażacie sobie cały dzień stać i pracować tak. I jak chcesz siku, to musisz się tutaj rozsznurować. No dobra, dziękujemy wam bardzo. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie na temat filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Również z Moniką Bellucci. Znaczy ten film nie był z Moniką Bellucci, ale seria była. No. Także. I zobaczymy, jak ten film się po latach utrzymał. Oj tak, jesteśmy bardzo ciekawe. Źle. No, także trzymajcie się ciepło. Powrócę do dzieciństwa. Tak, ja tutaj prośbę, czy to już jest czas na prośbę? No. Ja tutaj proszę naszych słuchaczy i słuchaczki o danie nam gwiazdek. Nie, my nie prosimy. Macie dać. My wymagamy. Dokładnie. Gwiazdek. Jeśli chcecie nas dalej słuchać. Na Spotify'u, ponieważ, no wiecie, no po prostu ranking się musi zgadzać i tam wszystkie algorytmy, bla, bla, bla. Zresztą na iTunesie też nam dawać piąteczki. Jak gdzieś jest takie coś, że jest jakaś ocena, to najwyższa.
Jak jest coś w górę, to dajcie w górę. Jak dzwoneczek, to klikajcie. Dokładnie, po prostu. No, my was tak zaprogramowałyśmy już. Tak, i... Do usłyszenia. Mówiła Justyna. Gosia. Nie Paulina. Ja mam wrażenie, że on próbował, jakby, że tak naprawdę... Znowu. Przepraszam, kurwa, przerwa toaletę. Miss you, baby girl.